Kolejny iMac do tokarki chińskiej. iMac o wymiarach 68x68. Wysokość 45. Tu widzicie, jest podtoczenie na około 5 mm. Ja robię troszkę krócej, tak żeby no 4,8, 4,9, żeby się opierało tą płaszczyzną, a nie tu. Ta średnica 30, tu 25, służy tylko do ustalenia osi. Fabrycznie robią otwór 8, przepraszam, 12, nawet 12,5. Nie wiadomo po co, jak jest tylko śruba 10. Ja robię 10. Tu widzicie, na końcu są faski w tym otworze środkowym. Tutaj to są podcięcia pod zaskaz. Teraz tylko zostanie, jak to się mówi, drymelkiem podszlifować i będzie gotowe. Ale to już klient sobie sam zrobi we własnym zakresie. Tutaj kolejna rzecz. Spód jest zrobiony grubiej, bo oryginalnie jest chyba około 6 mm. Tutaj ma 8,5. No bo i tak noże 12 wchodzą. Głębokość jest zrobiona na 12. Po co większa głębokość osłabiać imak, jak wchodzą tylko noże 12. Po drugie, jest łatwiej ustawić się, zbazować do tej płaszczyzny. Tutaj troszeczkę grubsza jest góra o 3 mm. To też myślę, że nie przeszkadza, bo śruby mają dłuższy gwint i nie będą tak wyrabiać się śruby i otwór. Co jeszcze tutaj o tym iMacu można by było powiedzieć? No, śruby, tu są otwory M8. Jak ja to robię? Najpierw sobie trasuję, później punktuję, później nawiertakiem, a później wiertłem pod gwint M8. Ja robię 6-7 wiertłem, bo to jest gwintownik maszynowy, on i tak ma bardzo ciężko. I jak już później jest przewiercone, to robię fazownikiem faski, bo możecie kiedyś się przekonać, spróbować, że łatwiej jest gwintownikiem gwintować. To są otwory gwintowane na gwinciarce stołowej gwintownikiem Kenmetalla. A po co ta podkładka tutaj leży? No bo na tym sobie kładę, tam żeby nie opierało się na tamtej dolnej postawie, tylko na większej. Na przykład jak wiercę, przykręcam sobie tutaj do stołu i wtedy sobie tu wiercę tak, żeby było podparte płaszczyzną i żeby nie było na przykład tak, no bo będzie poza punktem podparcia, ale już tak jest dobrze. I wszystkie otwory w ten sposób, jak mam podparte na tym łożysku, to jest takie łożysko cienkie, duża siedzica, ale cienkie, i wtedy te otwory wychodzą bardzo ładnie. No i tyle by było o tym iMacu. Kolejny jutro pojedzie do klienta. Dziękuję.